Dzień dobry, moi drodzy. Chciałem nagrywam właśnie streszczenie naszej ostatniej lekcji. No i ona dotyczyła ciśnienia, jakichś pierwszych intuicji związanych z pojęciem ciśnienia. No i oczywiście problem jest taki, po co w ogóle to pojęcie jest nam potrzebne. No i pamiętacie to doświadczenie, dlaczego nie wystarczy nam to, czego nauczyliśmy się do tej pory, dlaczego zasady dynamiki Newtona trzeba uzupełnić takimi pojęciami jak ciśnienie. No, okazuje się, że jak pokażę to za chwilę, jak pamiętacie to z lekcji, to pojęcie ciśnienia wiąże się jakoś bardzo dobrze z zasadami dynamiki Newtona, natomiast ona pozwala na przykład zrozumieć tego typu doświadczenie, które żeśmy wykonywali, prawda? No, ten kartonik nie spada i teraz problem z taką bezpośrednią interpretacją w języku zasad dynamiki Newtona jest taki, że no nie widać siły, która tutaj od dołu podtrzymywałaby ten kartonik, prawda? Do tej pory przyzwyczailiśmy się do tego, że owszem, ciało może zmienić swoją prędkość, jeżeli działa na nie żadna jakaś siła, a jeżeli nie działa na nie siła albo siły, które się równoważą, to pozostaje w spoczynku. No niewątpliwie ten kartonik pozostaje w spoczynku, działa na niego z całą pewnością ciężar tej wody, która jest powyżej w słoiku, a nie widać żadnej siły, która działałaby od spodu w kierunku do góry i która by tę siłę równoważyła. No więc jest w tym jakiś problem i wyjaśnienie tego problemu właśnie wygodnie by prowadzić w języku czegoś, co nazywamy ciśnieniem. No inny problem to dotyczy jakby tego urządzenia, prawda, które go nie można, można wprawdzie przesunąć go, teraz można go wprawdzie przesunąć bez wysiłku po tej powierzchni, ale to łatwiej będzie, jak ja tą powierzchnię lekko zwilżę. Można to urządzenie przesunąć po tej zwilżonej powierzchni bez trudu, ale nie można go od tej powierzchni odczepić. Znowu jest jakaś siła, która nie pozwala mi podnieść tego do góry. No, normalnie takiej sytuacji, jeśli to jest w powietrzu, nie ma. Ja spokojnie mogę to podnosić do góry i opuszczać. No więc właśnie, skąd się bierze ciśnienie? Żeby tutaj poradzić sobie z tym, to najpierw muszę zmniejszyć. O, bardzo dobrze. Skąd się bierze ciśnienie i w jaki sposób związane jest z tym wszystkim, co wiemy do tej pory? Otóż ciśnienie atmosferyczne, bo o tym w tej chwili mówimy, ciśnienie gazu, powietrza, które nas otacza, związane jest oczywiście z ruchem cząsteczek powietrza. Nie możemy ich zobaczyć. Musimy uwierzyć, że są atomy. Mnie musicie uwierzyć i uwierzyć Piotrowi, że są atomy, że są cząsteczki. W czasie, kiedy formułowano te pojęcia, gdzieś tam na przełomie XVIII i XIX wieku, to nie było żadnych szans, żeby udowodnić to bezpośrednio istnienie atomów i cząsteczek. No ale za ciśnienie rzeczywiście odpowiedzialny jest ruch cząsteczek gazu, a w zasadzie ich oddziaływanie na przykład z tą kartką papieru, która była pod, czy tym kartonikiem, który był pod słoikiem. No bo pamiętacie z drugiej zasady dynamiki Newtona, że jeżeli mamy do czynienia ze zmianą prędkości, to musi być siła, która ją wywołuje. No i jeżeli wyobrazimy sobie piłeczkę na razie, za chwilę ta piłeczka stanie się cząsteczką tlenu dwuatomowego na przykład, albo CO2 w powietrzu. Jeżeli ta cząsteczka uderza o ścianę i odbija się od niej, no ściana jest umocowana, trzymamy tą ścianę, odbija się od niej, no to widać, że choćby ta zielona prędkość cząsteczki, zielona cząsteczka to jest ta sama cząsteczka co czerwona, tylko czerwona jest przed odbiciem od ściany, a zielona jest po.
ta zielona prędkość cząsteczki jest różnym wektorem od tego czarnego wektora prędkości cząsteczki przed uderzeniem od ściany. Pamiętacie, prędkość jest wektorem, prawda? No więc jeżeli policzymy zmianę prędkości, no to trzeba od końcowego wektora prędkości odjąć początkowy, to ja tutaj to zrobiłem i wynikiem jest ten czerwony wektor. Widać, że ta zmiana prędkości działa w kierunku, znaczy jest skierowana, ma kierunek od tej ściany, od punktu odbicia w lewo, a zatem siła, z którą ściana działa na tą naszą cząsteczkę, na tą naszą piłeczkę, musi działać w tym samym kierunku, też w lewo. No ale jeżeli ściana działa na piłeczkę siłą skierowaną w lewo, to z trzeciej zasady dynamiki wynika, że piłeczka działa na ścianę siłą skierowaną w prawo o tym samym, o tej samej wartości, lecz w przeciwnym kierunku. Ja mówię tutaj kierunek, mając na myśli kierunek i zwrot w takim oficjalnej nomenklaturze, ale my upraszczamy to sobie do kierunku, sprawa jest oczywista. No i podobnie jest w momencie, gdyby piłeczka odbiła się po prostu pod kątem. Jeżeli odbije się pod kątem, no to nadal jest tak, że prędkość końcowa piłeczki jest różna od prędkości początkowej, no więc różnica tych prędkości to jest prędkość końcowa dodać minus prędkość początkowa, czyli do końca prędkości końcowej trzeba dodać prędkość początkową z minusem. Prędkość początkowa, wektor z minusem to jest taki sam wektor, tylko patrzący w przeciwnym, mający przeciwny zwrot, patrzący w przeciwnym kierunku, w związku z tym mamy tutaj taki trójkąt, no i znowu wypadkowy wektor zaczyna się tam, gdzie zaczynał się pierwszy i kończy się tam, gdzie kończył się drugi składnik tej sumy. No i znowu widać, że to działa w lewo, a zatem na ścianę z trzeciej zasady dynamiki musi działać siła skierowana w prawo. No i teraz pytanie, jak to jest, że te niewidoczne, malutkie cząsteczki powietrza, odbijając się od ścian naczynia, no na przykład tej butelki, którą ja zgniatałem i której nie mam teraz w tej chwili przy sobie, którą ja zgniatałem i czułem opór, że te cząsteczki powietrza, cząsteczki tlenu, tu widzicie w dwóch kolorach, niebieski powiedzmy to jest tlen, a czerwony to może być azot albo dwutlenek węgla, że one poruszając się w tym zbiorniku, tu narysowałem jakiś zbiornik z gazem, odbijając się od ścianek, rzeczywiście potrafią wytworzyć taki sumaryczny efekt, że na przykład przeciwdziałać mojemu naciskowi na tą butelkę. No ja mam rękę i ta ręka jakoś ciśnie z dość dużą siłą, a tutaj mamy do czynienia z bardzo, bardzo małymi i bardzo, bardzo lekkimi dwuatomowymi cząsteczkami w przypadku na przykład cząsteczkowego tlenu O2. Otóż odpowiedź jest taka, że po pierwsze tych cząsteczek jest strasznie dużo. Jest strasznie dużo w takiej 1,5-litrowej butelce. No wziąłem z internetu, bo była pusta, a te wszystkie butelki tamci sowianki i innych wód mineralnych były pełne z wodą, więc żeby nie mieszać, to znalazłem obrazek pustej butelki. W takiej 1,5-litrowej butelce znajdziemy w temperaturze pokojowej, tak jak ja teraz znajduję się tutaj w swoim pokoju, znajdziemy około 4×10^22 cząsteczek. To jest nieprawdopodobnie dużo, bo to jest miliard, trzeba pomnożyć jeszcze raz przez miliard, to będzie 10^9 + 9, czyli 18 i brakuje nam jeszcze 4, czyli jeszcze razy 10^4. 10 tysięcy miliardów, miliardów cząsteczek. Nieprawdopodobnie duża liczba. Ja ją tutaj napisałem. 1×22. No i jeszcze 4 można przed tym postawić, chociaż ta 4 już nie odgrywa tak naprawdę większej roli. Więc tych cząsteczek jest nieprawdopodobnie dużo i też poruszają się bardzo szybko. W takim warunkach, w temperaturze pokojowej, szybkość cząsteczek O2 to jest około 500 metrów na sekundę. To jest duża szybkość, ale mimo wszystko niewystarczająca, żeby taka cząsteczka O2, jeżeli będzie miała nawet szczęście i wyleci w kierunku od Ziemi i nie trafi na żadną inną cząsteczkę, o której się tam po drodze odbije i zawróci, żeby mogła się uwolnić i wylecieć w przestrzeń kosmiczną,
dlatego że no, do tego potrzebna by była druga prędkość kosmiczna, a to jest 11 km na sekundę z hakiem, więc mimo wszystko więcej niż ta prędkość, którą mają cząsteczki powietrza w pobliżu Ziemi. No i tu ważna rzecz jest też taka, że ta szybkość tych cząsteczek zależy od temperatury. To jest pierwszy raz, kiedy pojawia się taka myśl, że interpretacja fizyczna temperatury gazu, powietrza ma związek z szybkością, z jaką poruszają się cząsteczki gazu. No, tak naprawdę ma związek z energią, z jaką poruszają się te cząsteczki gazu. O energii żeśmy jeszcze nie mówili, ale zapamiętajcie to sobie, tę myśl, i schowajcie ją gdzieś sobie z tyłu głowy, bo ona będzie miała istotne znaczenie w przyszłości. No i teraz rozmawialiśmy jeszcze o tym, jak zdefiniować to ciśnienie, bo tam, kiedy przed feriami rozmawialiśmy sobie o tych doświadczeniach i pytałem się was, z czym to się wam kojarzy, to Karolinie się to bardzo ładnie skojarzyło z ciśnieniem. No ale co to jest to ciśnienie? Otóż no, ciśnienie można zdefiniować no, najpierw w ten sposób. Wybierzmy sobie, o, ja się przeniosę, zbudujmy sobie taki zbiornik. Zbudujmy sobie taki zbiornik, to będzie naczynie, w którym będzie też swobodnie mógł poruszać się do góry i do dołu tłok. No oczywiście jak tłok się porusza do dołu i do góry, to albo ściska te cząsteczki gazu, ja nie potrafię tak zrobić, żeby one się wszystkie przesunęły na dół, albo się zwiększa objętość im dostępną i one się tutaj oczywiście rozbiegają. Ale w czym rzecz? Rzecz w tym, że możemy sobie zmierzyć siłę, z jaką musimy podtrzymywać ten tłok, żeby cząsteczki gazu się nie rozepchnęły, tak? Nie uciekły, nie spowodowały, żeby ten tłok zaczął poruszać się do góry. No i jeżeli znamy też pole powierzchni tego tłoka, to ciśnienie gazu możemy w tym zbiorniku możemy określić jako stosunek wartości tej siły, z którą musimy podtrzymywać tłok, do pola powierzchni. To jest ważne, dlatego że na co trzeba tutaj zwrócić uwagę, to na to, że tu mówimy o wartości tej siły, czyli parciu. Parciu, czyli sile działającej prostopadle do powierzchni tłoka. Prostopadle do powierzchni tłoka to jest bardzo istotne. I nie jest to siła, nie jest to wektor, ciśnienie nie jest wektorem. Ciśnienie jest liczbą, skalarem. Mamy tutaj wartość siły działającej prostopadle do powierzchni tłoka. No i parcie przez pole powierzchni to jest ciśnienie. No i oczywiście naturalnymi jednostkami w układzie SI to będą newtony, bo wartość siły wyrażamy w newtonach, a przez metry kwadratowe, bo pole powierzchni wyrażamy w metrach kwadratowych. No i ta jednostka, na razie nie chcę o tym wspominać zbyt szczegółowo, ma swoją nazwę, nazywa się Pascal, od Pascala, fizyka, który badał pojęcie, badał ciśnienie. No więc tutaj mamy, to jest taki wzór, do jakiego powinniście być już przyzwyczajeni, dlatego że to pamiętacie, no gęstość danej substancji to był stosunek, gęstość cieczy na przykład to był stosunek masy cieczy zawartej w pewnej objętości do tej objętości. No i to jest, działa podobnie, to jest wartość parcia, a więc wartość siły, parcie, czyli wartość siły działającej prostopadle do tej powierzchni, No i podobnie jak w przypadku tego wzoru na gęstość, można go tak przekształcić i powiedzieć, że no jak chcemy wiedzieć jaka siła, z jaką siłą trzeba podtrzymywać ten tłok, no to to jest po prostu iloczyn ciśnienia i pola powierzchni. No i to będzie miało spore znaczenie. Ale na razie jeszcze sobie tutaj po prostu obejrzyjmy tą definicję do końca i zastanówmy się nad tym, no dobrze, ale jeżeli mamy to ciśnienie w zbiorniku, a nie mamy tłoka, to jak sobie to można wyobrazić? No, można sobie to wyobrazić w ten sposób, że bierzemy takie maleńkie sześcianiki,
jeszcze mniejsze niż tutaj narysowałem. Każdy taki sześcianik, każda ściana może się poruszać. I w każdym z takich sześcianów znajduje się maleńki krasnoludek. A może sześcioro krasnoludków, każdy jest odpowiedzialny za swoją własną ścianę. No w każdym razie krasnoludki czują to parcie gazu, w którym znajduje się ten sześcian i podtrzymują tą ścianę, żeby ona ich nie ścisnęła. No i mierzą siłę, z jaką muszą działać na tą ścianę. Podtrzymywać ją do góry albo w bok, jeśli to jest ściana boczna, albo w dół, jeżeli to jest ściana dolna. Zapominamy tutaj na chwilę o grawitacji. Do tego jeszcze wrócimy. Otóż krasnoludek wie, ile wynosi pole powierzchni tego sześcianu, ściany bocznej jednej tego sześcianu. No i w związku z tym, wiedząc, jaką siłą musi podtrzymywać tą ścianę, siedząc tam w środku, razem z kolegami, każdy z nich podtrzymuje tę ścianę, jakby inną ścianę, ale okazuje się, że chaotyczny ruch tych cząsteczek gazu, to, że one się tutaj odbijają i nadlatują z wielu możliwych kierunków, powoduje, że każdy krasnoludek musi podtrzymać tą ruchomą ścianę tego sześcianu z tą samą siłą. Otóż taki krasnoludek może następnie podzielić wartość tej siły przez pole powierzchni tej ściany, no i otrzymać w ten sposób wartość ciśnienia. No i to ciśnienie nie zależy od tego, jak zorientowany jest tutaj ten sześcian. One mogą być zorientowane na wiele różnych sposobów, no bo te sześciany są malutkie i jeżeli tylko nie znajdują się bardzo, bardzo blisko ścian tego zbiornika, no to oczywiście cząsteczki gazu, odbijając się wielokrotnie, dolatują do tych sześcianów, nie pamiętając zupełnie o tym, że gdzieś tam kiedyś odbiły się od tego zbiornika, wiele od ścian tego zbiornika, jakby wiele zderzeń wcześniej. W związku z tym to ciśnienie zależy od tego, jak ten sześcian jest zorientowany i w każdym punkcie tego zbiornika gazu, w każdym punkcie tego zbiornika, temu gazowi możemy przyporządkować wartość ciśnienia. No i to właśnie to ciśnienie, te odbijające się cząsteczki, stale odbijające się, 10 tysięcy miliardów cząsteczek odbijających się od tej kartki papieru, od tego kartoniku i przez to z trzeciej zasady dynamiki działających siłą na tą kartkę, podtrzymujących tą kartkę od dołu albo odbijających się od tej gumy, pod którą nie ma powietrza, no bo jeżeli tak patrzymy na to, no to nic się nie dzieje, dlatego że powietrze jest od spodu i od góry, tak? Tu się odbijają te cząsteczki i tu się odbijają, a guma się nie deformuje. Dopiero jak ja wezmę i wycisnę, że tak powiem, powietrze spod tej gumy, no to teraz mniej cząstek powietrza się odbija od dołu niż od góry i w związku z tym czuję to, dlatego że przeszkadzają mi te cząsteczki odbijające się od góry. Siła, z jaką oddziałują na powierzchnię tej gumy, siła skierowana w dół, nie pozwala mi podnieść do góry tego urządzenia. Muszę poczekać, aż powietrze się przez różne nierówności dostanie do środka i wtedy albo po prostu przesunąć to i nad krawędzią biurka spokojnie powietrze wejdzie z powrotem do środka i ciśnienia się wyrównają po obu stronach i znowu będę mógł bez trudu to podnieść. No dobrze, rozmawialiśmy jeszcze trochę na temat tego, jak wyglądała scena filozoficzno-intelektualna w czasach, kiedy te pojęcia po raz pierwszy na przykład udowodniono istnienie, Otto von Guericke udowodnił istnienie ciśnienia atmosferycznego i co wnosiło oświecenie,
co wniosło oświecenie do historii rozwoju ludzkości. To są bardzo ciekawe tematy, ale będę to powtarzał wielokrotnie, więc na razie myślę, nie warto sobie wydłużać tego filmu, który i tak już jest dość długi. Dziękuję Wam bardzo.